uchwałę w sprawie korekty podziału środków na zadaniu powierzonym prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013. Proszę Państwa, jest to projekt uchwały zarządu i chciałbym Państwu przekazać następujące informacje. Ponieważ w ramach tak zwanych zadań powierzonych mamy do dyspozycji w tym roku 1 238 900 zł i po dokonaniu informacji, ale proszę zamknąć te drzwi. Andrzej, albo słuchacie, albo milcie. Proszę Państwa, po dokonaniu rozeznania wśród jednostek realizujących te zadania, czyli w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, chcemy zaproponować Państwu podział środków na ten rok w sposób zaprezentowany w projekcie uchwały. Równocześnie z tym faktem musimy, proszę Państwa, wnioskować do prezydenta miasta Krakowa o przesunięcie środków z zadań inwestycyjnych na prace. Jak Państwo widzą w paragrafie 5, uzasadnienie tego wniosku jest fakt, że w roku 2013 środki przeznaczone na prace inwestycyjne stanowią 52,7% środków oddanych do dyspozycji Rady Dzielnicy. A pragnę przypomnieć, że zgodnie z sugestiami skarbnika został przyjęty taki podział środków na zadania inwestycyjne i na prace remontowe 65 do 35, czyli my znacznie przekraczamy ten wskaźnik 35% i to stanowi dla nas podstawę do wystąpienia do prezydenta o wyrażenie zgody na przesunięcie tych 104 000 na prace remontowe, no bo tych dziur, mówiąc tak ogólnie, jest sporo do załatania na terenie dzielnicy. No, ale po tej zimie się dopiero po mrozach. I właściwie tyle bym miał do powiedzenia na temat projektu tejże uchwały, a ten projekt był opiniowany przez Komisję Budownictwa i bardzo proszę pana przewodniczącego Warszaka. Komisja po zapoznaniu się z treścią, po wyjaśnieniu się jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tej uchwały? Kolega Zaleński, bardzo proszę. Ja mam jedno pytanie, ale myślę, że to się, jak przejdziemy do następnego projektu uchwały, to się wyjaśni. Chodzi mi o zadanie oświetlenia Gustawa Morcinika, to jest 340 000. Rozumiem, że to jest, że tak powiem, skumulowane w 2013 roku i schodzimy wtedy w całości schodziły z 2014 roku. Tak jest, chcemy wykonać to oświetlenie w całości, łącznie z tą Morcinka Boczną, a przewidujemy zgodnie z sugestiami ZIKIT-u 80% ceny, która wynika z kosztorysu inwestorskiego. To powinno w zupełności wystarczyć. Jeżeli będzie brakowało, to tutaj gwarantujemy, paragraf 4, proszę przeczytać, środki brakujące po przetargach Rada Dzielnicy zabezpieczy w ramach środków finansowych zadania prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia według wskazań dzielnicy, który to punkt jest punktem 4 w projekcie uchwały. To, proszę Państwa, wynika z jednej strony, tutaj kolega Kawa mnie tu naciska, żeby tylko 80%, boi się tych przypadłości, które były w zeszłym roku, że środki po przetargach skarbnik miasta już zabierał na poczet długów miasta, a z drugiej strony ZIKID warunkuje możliwość ogłoszenia przetargu od zagwarantowania 80% środków zgodnie z kosztorysem. Dlatego jest zawarta ta uwaga w paragrafie 4, że no jakby się okazało, że jednak 80% za mało, no to dołożymy tu brakujące środki z tego punktu 4 paragrafu 1. Tutaj jeszcze kolega sugeruje, że brakuje mu Gustawa Morcinka Bocznej, ale to jest przewidziane w punkcie 3. Jakby brakło, to mamy na dobudowę i remont oświetlenia na terenie dzielnicy 80 000 i z tego będziemy mogli sfinansować właśnie tą Morcinka Bocznej. Jakby brakło, no, przy założeniu, że brakło. Kosztorys inwestorski jest 402 000 na całość, na Boczną i 424 na całość inwestycji. Boczna i Gustawa Morcinka. 424 i z tego 80% i to jest, wyszliśmy na tą kwotę. Proszę Państwa, i to by było tyle. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma, nie widzę, nie słyszę, bo ja tak jestem rozwojony troszeczkę, bo tam mamy gości i tam patrzę i tu patrzę, ale rozumiem, że Danuta Kwater się tam nimi zajmuje. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czyli podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 19 radnych, czyli 19 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu uprzejmie. I teraz, proszę Państwa, punkt